występować w obronie mężczyzn, bo ginie nam gatunek, kochany. Ty, co podaje rękę, co przepuszcza w bramie, jeżeli przepuści, no jeżeli ustąpi miejsca w tramwaju. Z tymi miejscami zawsze był kłopot. Pamiętam, nasza babcia wybrała się z Łomży do obejrzenia pierwszych tramwaj. Przyjechała, były to lata chyba 20, wsiadła do tramwaju, patrzy naokoło, wszystkie miejsca zajęte przeważnie przez mężczyzn. Babcia złośliwa, zresztą widać po wnuczce, że to rodzinne. Także rozejrzała się, powiedziała: dżentelmenów to u nas nie ma. A na to schrypnięty głosik z kącika: paniusiu, dżentelmeni są, tylko miejsców nie ma. Także ten problem istniał dawniej, ale dziś mężczyźni mają zupełnie inny problem. Problemem dzisiaj dla nich jesteśmy my, kobiety. My jesteśmy teraz górą. Do nas należy ostatnie słowo. A jeśli chodzi o mnie, to i przedostatnie wszystkie pozostałe. Bo proszę Państwa, tak właściwie pomyślmy, jakie teraz mają życie ci nasi dawni panowie i władcy. Jak każdy z nich szedł dawniej do pracy, to miał spokój na 6-7 godzin od teściowej, od żony, od tych córek, co nie chciały, czy nie mogły wyjść za mąż. Od całego, jak oni mówili, babińca. Ale w domu, a teraz każdy z nich przychodzi do pracy i od góry do dołu: szef kobieta, inspektor kobieta, buchalter kobieta, portier kobieta, szofer kobieta, kobieta, kobieta. Ale to jeszcze nic, teraz wystarczy, szef kobieta jest taka Herod baba albo Rasputin w spódnicy, chce się zemścić za wszystkie te lata poniewierki, dyskryminacji, bierze takiego mena na kolanka i molestuje seksualnie, co? Co chłopina zrobi? Gdzie pójdzie? Gdzie? Do sądu? Ha, ha, ha. W sądzie 40% adwokatów, prokuratorów kobiety. Pójdzie wyżej? Minister kobieta. Ha. A i w życiu prywatnym też mają przechlapane chłopaki. Zakocha się taki, obrączki kupi, do welonu dołoży. Mija rok, ona zostawia go z pampersem w kołysce i z pampersami w opakowaniu i odchodzi. Jaką szlocha, dlaczego zostawiasz mnie samego? Ona: jak to samego? Zostawiam ci Piotrusia. Baj, baj. I odchodzi w sinondal. Jeszcze się miga z alimentami. A najgorsze, że mężczyźni nie mają się dokąd wycofać z tej całej sytuacji. A co, wycofają się do kuchni? W kuchni jak parę groszy w domu jest, to zastąpiła ich teraz maszyna do mycia, myje naczynia, nie marga pod nosem. A uciekną w politykę? Proszę, taki wielki prezydent jak Clinton po roku wyszedł z sądów, bo wesoła panienka Kiński-Piński przypomniała sobie po latach, co on miał jej do pokazania przed wyborami. Jakie to szczęście, swoją drogą, że nasi politycy pokazują jedynie program przed wyborami. Więc panowie, żeby ratować swój gatunek, zaczęli naśladować nas, kobiety. Noszą kucyki, kolczyki w uszach, chodzą tak jak my w spodniach, tak jak wchodzą na estradę. Może nie, może nie. Jak wchodzą na estradę, śpiewają damskimi głosami. A teraz ostatnio, proszę Państwa, zaczęły się otwierać kluby męskiego striptisu. Przychodzą kobietki elegancko ubrane, przeważnie z podiumy, palą papieroski, zamawiają drinka, kawkę, herbalkę, siadają. A chłopiny się za forsę dla nich rozbierają. Nie do końca, bo mają takie czypendele zrobione z pajetów. Smarują się taką oliwką pachnącą, robią takie grzebienie i stają takie Schwarzeneggery, albo kiedy dyskobole i stoją 2-3 minuty, a one siedzą i krytykują: patrz ten na lewo, ale ma białe, faflowate ciało. A ten na prawo ma jedynkę albo dwójkę. Słuchaj, to nie ma co oglądać. Idziemy gdzieś dalej. Albo zabierają do domu tych czypendeli. Mam taką znajomą, jedną bankieciarę. Ma pod Warszawą piękny dom. Zaprosiła gości, zaprosiła tego czypendela. On się rozebrał, znaczy ubrał się w tego czypendela. Zrobił grzebienia, nasmarował się oliwką. Patrzy do siebie na lustro, zadowolony jak cholera. Mówi: a teraz będzie ubaw po pachy. Ona wchodzi w pięknym peniuarze, otwiera drzwi od sypialni. A tam na tapczanie siedzi troje małych dzieci. Ona jak nie wrzaśnie na te dzieciaki: jak nie będziecie codziennie rano jeść serków Danona, to będziecie wyglądać tak, jak ten za przeproszeniem mężczyzna. O, gdzie ci mężczyźni? Ho, ho, ho! Odważni tacy! Jak Danusia śpiewa: gdzie ci mężczyźni? Ha!
Otwieram woga, a tam na pierwszej stronicy mój ideałk. Kobieta interesu. Businesswoman. A żebyście panie widziały, jak ona w tym żurnalu idzie przez świat. Spodnie rozwiane, kapelusz wielki na głowie, ramiona wypchane do niemożliwości w rękach, obowiązkowo teczka też wypchana, jak grzechotnik, który połknął słonia, jeszcze mu było mało, zakąsił hipopotamico w ciąży. Ach, co ja bym dała, żeby zostać taką businesswoman, tak się rozpychać łokciami, rozgrywać tych menów, bo one na chłopa mówią men, skotłują takiego mena w przerwie na lunch czy brunch i do arbajtu lecą. Siadają przed ekranem osobistego komputera i tylko mruczą. Kupić akcję, sprzedać akcję. Kupić akcję, sprzedać. I co, na razie kupiłam obligacje. Za resztę kupiłam pady, to takie poduszki, co panie wiedzą, a panowie nie muszą. Wypchałam nimi płaszcz, żeby z daleka, bo widać, że tato ma plecy. Rozejrzałam się w zapisie za teczką. Czym prędzej zapożyczyłam się u koleżanki z butiku, stokrotka, bo teczka 1 600 000 na start. Oczy mnie wylasły na głowę. No ale wspaniała. Czarna, lakierowana, skóra świńska, znaczy taka najodpowiedniejsza do tych wielkich biznesów. I te bajery, te kluczyki, te zamecz, coś wspaniałego. Za resztę tych pożyczonych pieniędzy, jak prawdziwa kobieta, zaszalałam, kupiłam sobie kapelusz, pilśniak, jak koło tarpana, jeszcze większy od tego. Stanęłam przed lustrem i mówię, no, teraz już wyglądasz jak prawdziwa bizneswoman, pożyczaj forsę. Bo bez forsy nie ma biznesu i pod płac kultury, bo drodzy państwo, parę lat temu, jak nie byliście pod płacem kultury, nic nie wiecie o handlu w Polsce. Tam z całego kraju, a zwłaszcza ze wschodu, przyjeżdżały ciężarówki, przyczepy, rolwagi. O, na przykład kopalnia Wujek, przemianowana na Wujec, a potem na Najder zapalniczka, przywiozła fragment ściany i fedrujących górników. Komu węgiel, komu Wołasztygar? U nas tani złamali się monopol. A obok farmer w łapciach potrząsał bańkami przemitymi proszkiem X. I woła mliko, u nas bez pośredników, mliko, prosto od łaciatej, a obok na wersalce leży łaciata i czeka na dojenie. O tak. A parę metrów dalej elektrowóz, truskawki, kawior, maszyny do szycia, powieś 18 karatów dziewictwa, okulary słoneczne, kasety z pornosem, no i mięso, tony mięsa leżą na gazetach, bo nic tak u nas ostatnio nie leżało jak prasa. Jak to zobaczyłam, powiedziałam sobie, bizneswoman, do dzieła. I zaczęłam robić te biznesy. Kupiłam szponder biznes, kilu jabłek biznes, wirnik do sowego wirówki biznes, flakon perfum Paco Rabanna biznes, oczywiście dla Hongkongu biznes, podszewkę do spódnicy biznes, kiepce zakopiańskie biznes i reflektor do maluch biznes, ale więcej już nie mogłam udźwignąć. Tymczasem, wkładając szponder do teczki, zaplamiłam płaszcz. Zaciął się zamek, przytrzasnęłam nim kołdrę. Kapelusz zjechał na oczy, pady zsunęły się z ramion. Jakiś amnestionowany poczciwiec złodziejaszek gwiznął mi portmonetkę z kluczami od mieszkania. 2 godziny obładowana jak wielbłąd, czekałam pod drzwiami na ślusarza. Przyszedł. Wziął la pół litra, bo u nas w usługach sony są płynne, lecz zarazem stałe. Rzuciłam te zakupy na środek pokoju, siadał na tej przytrzaśniętej kołdrze i zaczęłam płakać, bizneswoman po polsku. Stara idiotko, bałwanko, kretynko, zachciało ci się u nas biznes. Ale proszę państwa, u nas życie jest takie bogate, takie interesujące, że nie miałam czasu się nawet wypłakać, bo akurat w telewizji zaczynał się nowy program z Kaszpirowskim. Pamiętacie państwo, parę lat temu nas odliczał. Adin, 2, 3, 4, 5, nadawiać, nadawiać. Ale same z tej Legnicy się nie ruszali, cholera. Jeszcze nam izotopy pozostawiali. Ale my twardziochy, my zasypialiśmy i zdrowieliśmy. Więc ja nie mam fioła na jego punkcie. A jak ta babka co napisała, że ja nie wiem co się stało, ale po jednym seansie znikły mi od razu wąsy. Pewnie była stalinówka, więc ja nie mam fioła na jego punkcie, ale ja w Kaszpirowskiego wierzę. To był uzdrowiciel z właściwego kierunku. Sama znam takich, co jakieś 45 lat temu zahipnotyzowano, nigdy nie narzekali na ustrój. Dopiero teraz zaczęli narzekać, bo teraz mamy demokrację, a nie dyktaturę. A, to subtelna różnica, bo kiedy dyktatura, rząd robi co chce, a naród nie może. A w demokracji naród owszem, może, ale rząd robi tak, co chce. Adie. Zapraszamy tutaj do nas. Numer 27. Interesuje się marketingiem, a także muzyką Chopina. Numer 4, 15, 32 i 7. Zapraszamy tutaj do nas.
panie interesują się filozofią Schopenhauera, a także słuchają muzyki klasycznej. Zapraszamy, proszę dobrze się przyjrzeć, już za chwilę jury będzie wybierało spośród tych pięknych dziewcząt najpiękniejszą. Przypominam, numer 27, numer 4, numer 15 i numer 32 i numer 7. Ładne numery tu odchodzą, a o 19 co ani słowa? Co to jest? Co pan takie głupie miny robi? Nie o mnie chodzi, tylko o moją córkę, no. Ja nie po to walczyłam o demokrację, pluralizm, kapitalizm, że moje dziecko nie weszło do finału i mi z Polonii nie zostało. Co? Proszę? Co pan wysokiej jury nie dowidzi? A jak nie dowidzi, niech sobie okulary kupi. Albo białą laskę kupi, a nie mi z Polonii wybiera. Proszę? Że co? Że nieładna? Ale jaki ma charakter? O matkę dba, ugotować potrafi, a i do sprzątania się bierze, jak się na nią lepiej krzyknie. Tak. Że co? Że ma słabe nogi? A po co jej dobre nogi? Przecież na ten Miss Uniwersum piechota nie pójdzie. Samolotem poleci, prawda? Że co, proszę? Że piersi nie ma? Ale się spodziewa. Masz ci los. Masz ci los. Masz ci los. Panowie jurorzy piersi do piersi, a w domu sobie poglądać u żony erotomany niewyżyte. Piersi im się oglądać zechciało. Piersi im się oglądać zechciało u nieletnich. Nie wstyd wam? Co proszę? Że co? Że wymiary się liczą? To niech wysokie jury na siebie popatrzy i sobie wymierzy. Brzuchy rosną, włosy dawno rosnąć przestały, a panowie jurorzy, sponsorzy będą mi o figurze mojej córki dyskutować. A skąd wysokie jury wie, jakie moja córka zna figury? Niech tylko zostanie mi z Polonia, to nie jeden juror mógłby się od niej paru figur nauczyć. Zresztą wiadomo, po matce odziedziczyła. A wiadomo, że niedaleko pada jajko od jabłoni, prawda? Proszę? Że jabłko? Co jabłko? No, że jabłko nie... Ojej, no czy to ważne? Najważniejsze, że pada. Czy to jabłko, czy jajko, nieważne. No więc ja tak samo zostałam wybrana wicemistrz Przesłysza, ale akurat 69 przed sam i akurat miałam jechać na wybory te Miss Polonie i akurat wojna wybuchła. No, po wojnie naturalnie od razu się domagałam zwrot wszystkich rozmaitych kosztów i rozmaitych spraw, ale komuna się nie zgodziła. Powiedziała, że przekroczyłam limit wieku i tytuł się nie należy. Mimo, że w piersiach, w biodrach miałam dużo więcej niż tytusie. No i teraz jeszcze, jeżeli wysokie jury widzi, jeżeli dowidzi, oczywiście mam wszystko, gdzie trzeba, a nawet trochę więcej niż trzeba. Więc jeżeli mojej córce coś brakuje, to ja zawsze dołożyć mogę. Ale jeżeli bym nie tego nie pomoże, to ja całemu wysokiemu jury tak dołożę, że żaden numer o własnych siłach nie wejdzie, jeżeli to nie będzie mój numer mojej córki. Ja jestem za wolnymi wyborami, ale pod warunkiem, że moja córka wygra. Mieliśmy mieć w Polsce drugą Japonię, to chyba jedna Toyota się naszej rodzinie należy, prawda? No, do widzenia, do widzenia. No, czekam, czekam. Do pietruszki, do rzadkiewki, do zielonej witaminy. Od założenia miasta była, jest i będzie przekupka warszawska, bo tak już musi być, takie to niepisane prawo. Jak stolica stolicą, jak Warszawa Warszawą zawsze były. I mało która, żeby chuda, bo to i w sobie, i piersiasta, i zadziasta, o burbę kondita, od założenia miasta. Siedziały na rynku, na Mariensztacie, a i podle zamku bywało. Widziały i słyszały niemało. Kiedy król Zygmunt, ten August, do basi giżanki w Amory uderzał, a włoski pazik najpiękniejszy tuliby nosił dla niej ze straganu kulawe jaguśki, cieszyły się. Akiej Marysieńka królowa, marmuzele francuskie ciągła ze sobą do Wilanowa, co go i król Jan wystawił z afektem niemały. To się za boki ze śmiechu brały, na to mistrzenie francuskim tonem. Za to grenadierzy, co przyszli pod Napoleonem, a to całkiem inna sprawa. Pobratała się z nimi Warszawa, lubili miłość, wino i ser, ściska psia jucha dziewuchę i woła Vif l'Empereur! Wyszło z tego księstwo warszawskie. No i małe Francuziki, co u niejednej panny w Kolipce zostali. A potem, och potem, browar na Solcu się palił. Przyszła długa, długa noc zaborów głucha. Wreszcie Polska nadeszła. Miasto to i owo ciut się zmieniło,
A myśmy byli. Nas by w Warszawie nie było. Co dla ciebie złociutki, a paszkę gazówki dla żony? Jak ja ci wybiorę, będziesz aniele zadowolniony. A żona, niech ja tak letko skonam, zawiążę tylko na łeb. Z miejsca istna hrabina, jak ta smosarska skina, albo garbata Greta. No co jest, daje piątą ciąg, lenieta i nieta. Coś pan taki wymagalny, jak książę albo też lord. Miętosie ogląda, przywraca. Kicior, bierz, kotuniu, bierz, bo pomyślę, żeś faraon głupi. Takie gazówki to król angielski dla pani Simpson by kupił. No a potem insze gazówki weszły w modę. Takie na gębę, z ruro do oddychania. No i dostaliśmy porządnie w kość. W ten wrzesień modry i złoty, co nad straganami w słońcu przystawał, przyczaiła się Zemca, za Niemca Warszawa, nibyże ledwie dycha, ale serca w nas nie zabili i humoru także samo. To co, że szpicle pod bramą, to co, że łapanka, żeś kopy, żeś pluwa, jadziem tramwajem, a Stasio mój synek piosenki zasuwa. Na dworze jest mrok, w wagonie jest tłok, zaczyna się więc sielanka. Ona wioł ją w pół, ona gruba jak wół, pod biustem schowana rąbanka. Ajajajaj, no i o tej dziewczynie, co jej łeb zgolili, bo za szwabami lata, i o tej wierzbie, co za żołnierzami żałośnie płakała. O tym sercu w plecaku, co było wierne jak żadne. Och, śpiewał ten mój Staszek. Wszystkie te piosenki, wszystkie wiecie, zakazane. Aż któregoś dnia mego Stasia coś rąbło. Chyba gorąc czy jakie pomieszanie, ktoś mu do głowy wbił taką cholerną mądrość, żeby koniecznie szedł na powstanie. Niech się inni piją. Nie ty, gówniarz jest ty smar. Gdzie pasek? O Jezu, nie puszczę, drzwi piersiami zaprę. Stasiu, ty mnie znasz. Ja nie kłamię. Stasiu, nie patrz tak na mnie. Oczy masz całkiem dorosłe, obce. No ja wiem, i do wszystkich chłopcy, ja wiem, dzieci też muszą się bić. Idź, synku, idź. Rozwalili nam sukinsyny Warszawy. Ale i na nich przyszła czarna godzina, nasze flagi na ichniejszych ruinach. Kończą Hitlera pobratane wojsko, a w Warszawie znowuż my i znowuż Polska, Polska! Do flaczków, do flaczków! Pyzy, gorące pyzy! No chodźże, panie żołnierzu, no bliżej, bliżej! Coś tak rozwalił te rozwory. Zapłacisz mnie, zapłacisz mnie, jak będziesz majorem. A dziś już może generałem i o pyzach nie pamięta. A my jak zwykle, da pietruszki, da panie władzuchna. Trochę się jeziorem pytluje, ale klient nasz pan. No to jasne, że się handluje. Od obcych ludzi nie przyszłam. Jak ta stolica, jak ta Wisła. Przetrwałam, jestem i będę. No to dzieci, da pietruszki, da rzadkiewki, da zielone witaminy. No i komu, no i komu. Wysoka obdukcjo, drobnostkowy sądzie. Ja tutaj na tej sprawie siedzę i słyszę tylko oskarżona Sabina Piesek to, oskarżona Sabina Piesek tamto. I wydaje mi się, to tak wychodzi tak zwane quo vadis, czyli bolesne nieporozumienie. Czy ja wyglądam na oskarżone? Proszę, niech wysoki paragon tylko tu popatrzy, o. Oskarżona z takimi oczami? Czy ja niewinnie pluskwy nie uszkodzę i taka zawsze byłam? To Szkublińska dusza od żelazka mnie. Trzy zęby ze złotymi plombami, sztuka w sztukę na pogrzebie rodzonego męża załatwiła. A jej rodzonego męża, jej własnego, drugiego męża, bo bo pierwszy to mój trzeci, bo trzeci to Piesek, to, a pierwszy to był Korytko Florian, niby ze strażackiej rodziny, proszę. Że co? Że o co idzie? Przede wszystkim, żeby Szkublińska po całym nowym brudnie z jęzorem na mnie nie latała. I opowiadała tak samo, że ten Szczurkowski tak samo, jak i ten jej brat, ten mój tak samo Piesek, ten trzeci, tak samo jak ten brat Szczurkowski jej pójdzie, kopyta z głodu wyciągnie. A ja go przyprowadziłam, niech wysoki paragon tylko sam na niego popatrzy, siedzi tam na lewo ten na ławeczce, ten zezem. No co, znowuż taki mizerny? A kto tu niby lepiej od niego wygląda? Panowie adwokaci, panowie sędziowie, a może te świadki? W każdym razie nie jego mamusia, blada hrabinia Zapiecka. Jak ma takie mizerne urody, to po matce odziedziczył. A co mam z nim zrobić? Tę głupią mordę na czerwono burakiem mu wymaluje, czy jak?
Nie unoszę się, proszę Wysokiego Kodeksu, nie unoszę, tylko żądam sprawiedliwości. Szkublińska naszczyka, że mąkę w domu posiadam. Faktycznie, posiadam. Nie 6 worki, nie 6, tylko 5, bo 6 zaczęty. Nie będę samym koglem oglem tego bledziocha karmić, prawda? Ciasto mu piek. A co Wysoki Kodeks myśli, że co? Że u Szkublińskiej nie ma mąki, nie ma cukru? Ha, ha, ha. Nie ma mydła? Tym mydłem, co u niej się suszy za piecem, to można by ten tunel na trasie WZ na glans wyszorować, bo brudny jak nieszczęście. A tym cukrem, co u niej po kątach nachowane, to można by Wisłę od Warszawy do Gdańska osłodzić. To też niech ona mnie za jądzor nie ciągnie, bo jak ja ją lignę, to papieru zabraknie na tym państwowym bufecie, żeby wszystko jak się należy skopiować. Że te 100 kilo słoninki dla bledziocha Olesia miałam, to Wysoka kontrybucja pamięta na wyrywki, ciągle mnie tym w oczy kłuje. A że u Szkublińskiego lofefy pasierbicy niejakiej scholastyki wieniec na kamionku ryb na 4 znaleziono całego wieprza w łóżku, to o tem ani dudu, ani mrumru, tak? Jak tylko milicja weszła, od razu zauważyła, że ktoś pod kordło leży. A scholastyka powiada, że wujo przyjechał z Garwolina i wypoczywa. Chciała strajlować te nasze władze młode, obywatelskie, kochane. Ale przodownik niczego, taki sobie blondynek, zaznacza, że wujo cholernie do świni podobny. Ale scholastyka nie daje za wygrane, powiada, że owszem, że u nich wszystkie w rodzinie takie do nierogacizny podobne, bo dziadek kochał się w domowej zwierzynie na zabój. Taki bajer to na grujec, przedownik jak róży kwiat, podszedł do łóżka, kordłę z wuja ściągnął i wieprz jak haman 300 kilo żywej wagi światło dzienne ujrzał. I także samo znaleziono 13 salcesonów pod łóżkiem, także nielegalny. I o tym ani dudu, ani mrumru, a mnie to od jakichś spekulantów, od jakichś chemików się wymyśla. A kto większy chomik, kto większy spekulant, czy ja z moimi skwareczkami i dla bledziocha Olesia, czy Skublińska Genofefa z wieprzem i salcesonami, co? O co proszę w ostatnim słowie? Po pierwsze, żeby Wysoki Paragon zabronił Genofefie Szkublińskiej po całym Nowym Brudnie latać. Po drugie, żeby wszystkie bluźnierstwa w maglu elektrycznym zmuszono była odwołać. Po trzecie, żeby mnie na wieczne więzienie będę ją skazał, a mnie niewinność utracono przywrócić raczył. Amen.